Hej, hej, hej! Przyszły dzisiaj do mnie trzy piękne paczuszki, każda inna, można powiedzieć, że każda z innej parafii. I mówię, po prostu Wam otworzę. Tu już sobie przygotowałam, po prostu sobie kilka z nich ponacinałam. I tu dostałam do recenzji płytę od wydawnictwa Jungowska. Szczęśliwy dom, gdzie pożyczalscy są moc uścisków. O, jaka piękna karteczka, wspaniała. A, bo to już kolejny tom. Kolejny tom, że tak mogę powiedzieć, płyty. Tylko już wiecie co? Tak szczerze nie pamiętam, czy to jest chyba trzeci, bo wydaje mi się, że to jest moja trzecia płyta. Tu jest do wysłuchania przez 5 godzin 45 minut, tak? I no tak, dobrze mówię. Trzecia część przygód pożyczalskich. Jedynka już była przeze mnie nagrana, wysłuchana. Dwójka, po prostu muszę dwójkę przyspieszyć, żeby móc zacząć nie czytać tym razem, tylko słuchać płyty. Powiem Wam, że bardzo fajnie tam są też ułożone takie dźwięki. Nie wiem, no z reguły ja nie przepadam za takiego typu rodzaju słuchaniem książek, ale tutaj działają jakoś tak uspokajająco. Jak coś się dzieje, to po prostu możemy usiąść i tak słuchać, tak zrelaksować się. No czasami, wiecie, są jakieś tam przygody, wiem, że coś tam się tutaj dzieje, ale z reguły to działa tak trochę tak usypiająco, tak spokojnie, że no nie wiem, wiecie, jak będzie akurat w części trzeciej, przynajmniej tak w części pierwszej było, że było tak naprawdę tak cicho, tak spokojnie, tak się wszystko działo, że mówię, o nie. Słuchałam z córką, córka to po 10 minutach usnęła, ja dosłuchałam sobie do końca, także widzicie, no jest tu trochę czasu, tu jest akurat 5 godzin 45 minut, nie pamiętam ile było we wcześniejszych. Niemniej jednak wiek od 16 do 12 lat. Jak wysłucham, to Wam powiem. A co Wam powiem, to będę wiedziała, jak wysłucham. Ok, teraz otworzymy następną paczuszkę. Położę Cię troszkę tutaj dalej. Tu już sobie musiałam trochę poprzedzierać. No i tak se wycięłam, że se wycięłam, że mi się zagięło z powrotem z tamtej strony. Jak to moje dzieci by powiedziały, mama, jesteś mistrz. Jestem mistrz we wszystkim. No! Przelepiło mi się do palca. A, masakra. No i dobrze mieć takie nożyczki przy sobie. Nie umiem opolować lewą ręką, ale czasami trzeba się nauczyć. I już wiem, co do mnie przyszło. Pamiętacie, jak ostatnio Wam mówiłam, że nie mam trójeczki Lottie Brooks? No i wychodzi na to, że mam. O, no, wiecie, ona prawie dwa razy przeważa to, co ostatnio czytałam. Czyli mamy żenujące życie Lottie Brooks. Czytałam to towarzyskie przypały Lottie Brooks. Ostatnio mieliście świąteczną książkę Lottie. To był tom czwarty, a tu mamy tom trzeci, czyli sercowe rozkminy Lottie Brooks. Ciekawe, czy to będzie ten sam mężczyzna, w którym... Mężczyzna, chłopak ze szkoły, w którym się Lottie kocha. Zobaczymy. No, będzie tutaj co czytać, ale powiem Wam, że jestem mega ciekawa. Zobaczymy, jak się te przypały naszej Lottie ułożą. To jest w ogóle super seria, jeżeli ktoś ma jakiegoś tam doła, czy nie wie po prostu, co ma ze sobą zrobić. Niech weźmie sobie przypały Lottie i od razu wszystko odejdzie. Jak za dotknięciem z czarodziejskiej różdżki. Okej, okay. I jeszcze jedno. Pyk, udało się. Czary mary, abrakadabra, hokus pokus i... I gruba książka do recenzji. A przed Wami burza. Miasto gasnących świateł. Wow. No. Ja to mam ostatnio szczęście do takich grubasków. Naprawdę. Ojej. Poczucie winy jest wyniszczające. Trawi od środka. Wypala. No, powiem Wam, że to prawda. Jeżeli ktoś ma takie właśnie poczucie winy, że coś go męczy, coś go trapi, nie wie, co ma ze sobą zrobić, to naprawdę potrafi człowieka wypalić, bo otwiera w naszym ciele jakieś tam przedziały nerwowe i no już nie jest wtedy fajnie, się moja skarpetka. Jak zwykle siedzę sobie na innej nodze. No, także mam do recenzji trzy książeczki, jedna od Novares, drugie od wydawnictwa Znak Emoticon i trzecie od Jungowska. Czyta pani Edyta Jungowska i ona ma bardzo fajny, spokojny głos. Podoba mi się to, jak ona czasami coś opowiada o dzieciach. To taki, a nie, nie, a tutaj, a tam. Także takie, że wiecie, no fajnie to po prostu jest. Wysłuchaj, zobaczę, może mi się uda Wam kawałek nagrać, jak słucham. Ale oczywiście nie obiecuję, bo muszę sprawić, że moje dzieci na chwilę znikną, bo zawsze ich słychać.
Zobaczymy, czy mi się to ostatnio uda. Jutro mam lekarza, więc na pewno nie, ale być może, że w najbliższej przyszłości, a przynajmniej się postaram. No, także widzicie, co będę czytała. Od grubcia do mniejszego grubcia. I powiedzmy, że tu jest przeszło 5 godzin, więc to w sumie też jest grubcie, tylko nie widać. Taki ukryty. Więc widzicie, przyszły do mnie 3 słodkie grubaski. I zobaczymy. Od niepokojącej do niepokojąco uroczej. Kończąc na niepokojąco milusiej. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.